Witamy ponownie. Druga połowa spotkania pomiędzy Odrą Opole a Chemikiem Kędzierzyn-Koźle na stadionie Kuźniczka w Kędzierzynie. Na razie 2-0 dla opolskiej drużyny po dwóch ładnych bramkach. Najpierw z rzutu wolnego w 8 minucie przymierzył Adam Setla, w 29 uderzył Deja. No i tym sposobem Odra prowadzi w tej rundzie Pucharu Polski z Chemikiem Kędzierzyn-Koźle. No i wydaje się, że teraz Chemik powinien wziąć się bardziej do pracy, nacisnąć na bardziej doświadczoną i co tu ukrywać, po tej pierwszej połowie lepszą drużynę opolskiej Odry. Tak jest. Wynik dobrze odzwierciedla to, co działo się w pierwszej części spotkania tutaj na stadionie Kuźniczka. Odra była częściej przy piłce, Odra spokojniej, inteligentniej swoje akcje rozgrywała, od począwszy od linii defensywnej. No i to przyniosło rezultat w postaci dwóch goli strzelonych przez zespół ze stolicy naszego regionu. Pierwszy gwizdek w drugiej połowie sędziego rozbrzmiał. No i Odra, tak jak w pierwszej połowie tego spotkania, już od linii obronnej konstruuje swoją akcję. Copik z Drągiem. Ten tutaj rozejrzał się, ale znowu z Copikiem. Jest jednak i to, co już od początku rzuca się w oczy, od początku drugiej połowy, to wysoki pressing zespołu gospodarzy, którego brakowało w pierwszej części spotkania. Sadyk teraz przy piłce próbuje uciec. Sadyk jeszcze raz próbuje przedrzeć się. Tam walczy z Marcelem Surowiakiem. Marcel Surowiak wygrywa ten pojedynek, od razu odgrywając piłkę do Tomasza Copika, a ten ekspediuje daleko, daleko na 25 metrze przed swoją bramką. Tomasz Olszewski od razu zagrywa piłkę do swoich kolegów z obrony. Ta piłka wraca do Olszewskiego i ten pewnie będzie teraz ekspediował bardzo, ale to bardzo daleko, znając życie i futbol. Daleka ta piłka do w kierunku napastników drużyny kędzierzyńskiej. Teraz przejmują Opolanie. Próba zagrania w kierunku Adama Setli. Ten jednak nie dochodzi do tej piłki. No i jest out dla Chemika Kędzierzyn-Koźle, a jego wykonawcą będzie Piotr Michoń. To 8-letni, 9-letni już prawie zawodnik, który, jak już Państwo doskonale wiedzą, przyszedł do Chemika Kędzierzyn-Koźle z drużyny Wiktorii Chruścice, która wycofała się z rozgrywek trzecioligowych. No i Tomasz Copik teraz przy piłce. Copik, komu zagra? Zdecydował się na Adama Setla. Adam Setla do środka, do oznaczonego numerem 11. Tam zawodnika do Malickiego. Piłka jednak teraz poza polem i był spalony. No i Chemik Kędzierzyn-Koźle od rzutu wolnego 30 metrów przed swoją bramką. Chemik będzie rozgrywał teraz akcję. No i dalekie, dalekie teraz wybicie piłki tam w kierunku Szafarczyka. Ten jednak nie dochodzi do futbolówki. Jest Hejduk teraz przy piłce. Podaje do Piwowara. Kapitan zespołu próbuje rozegrać się z Michoniem tę piłkę. Wmieszał się w to wszystko Deja. Deja jeszcze raz tam próbował przechwycić piłkę. Nie udało mu się i Chemicy teraz grają. Ja do mnie, ty do ciebie. Można to tak określić w tym momencie. Jest przy piłce Hejduk. Hejduk, dwie jedenastki teraz zwarły się tam niemal w zapaśniczych chwytach. No i jest aut teraz zaznaczony przez sędziego na korzyść Chemika Kędzierzyn-Koźle. I co? Tam chyba mogą posypać się, proszę Państwa, kartki, bowiem tam do jakiejś pyskówki teraz doszło. Jest Malicki, jest Hejduk, no i sędzia nakazał już wznowienie gry. Szafarczyk teraz traci piłkę. Jest przy futbolówce zawodnik Odry, ale on także stracił w środkowej strefie boiska. No i teraz Kędzierzynianie. Bardzo dobre teraz zagranie w kierunku Księskiego. On jednak nie dojdzie do tej piłki. Zbyt głęboko był schowany teraz za plecami obrońców Odry Lukas Klemens z Wawrzyniakiem. Wawrzyniak teraz do Cielucha. Cieluch próbuje się przedrzeć. Był tam naciskany przez oznaczonego numerem 18 Radosława Grosiaka, który dość aktywny był w pierwszej połowie. Tam próbował kilka razy się urwać. Jednak piłki raczej do niego nie dochodziły. No i Piwowar teraz z Grosiakiem. Piwowar jednak zdecydował się podbiec bliżej linii 16 metra. No i spokojnie teraz Grosiak ze swoim kolegą z obrony oznaczonym piątką Sylwestrem Semeniukiem. On utrzymał się przy piłce, chociaż teraz mógł tę piłkę stracić w kierunku Księskiego. Księski próbuje teraz świetnie. Ten filigranowy kędzierzyński zawodnik dobrze w kierunku Grosiaka. Będzie chyba dośrodkowanie w okolice pola karnego. Mocne dośrodkowanie, a tam teraz mijają się z piłką jeden, drugi. No i strzał na bramkę w wykonaniu oznaczonego
numerem 7 na koszulce Łukasza Jaciuka. On pojawił się dopiero w drugiej połowie na boisku. Widać się, trener Lisicki teraz będzie stawiał na ataki. To była pierwsza groźna akcja w tej drugiej połowie tego spotkania w wykonaniu, ale zawodników Chemika Kędzierzyn-Koźle. Bardzo duży udział w tej akcji miał Księski, ten jeden z najbardziej aktywnych zawodników zespołu kędzierzyńskiego w pierwszej części spotkania. On na drugą część spotkania wyszedł na innej pozycji, to znaczy również cały czas jest skrzydłowym, ale w pierwszej połowie był ustawiony na lewej stronie, a teraz zaczął drugą część spotkania na prawej stronie. Teraz Wawrzyniak próbował prosto podem podaniem uruchomić grającego z 18 Cierucha, niedokładne jednak podanie środkowego pomocnika Odry Opole, który w tym meczu prezentuje się na pewno dużo, dużo gorzej niż nas do tego przyzwyczaił w rundzie jesiennej tego sezonu. Chemicy teraz przy piłce, oni rozgrywają tak dobrze, jak Piwowar Odra. Teraz zagrał do środka, bardzo dobrze, ale teraz fatalny kiks w wykonaniu Mateusza Sadyka, no i aut dla Odry Opole, ale dobrze, najpierw Sadyk przyjął tę piłkę, próbował odegrać do uciekającego już skrzydłem oznaczonego dziewiątką Księskiego, jednak nic z tego Chemikowi nie wyszło i jest teraz Cieluch, zagrywa do Tomasza Drąga, to wszystko dzieje się w okolicach pola karnego Odry Opole, jest Klemens, Klemens teraz faulowany przez Grosiaka i chyba będziemy mieli pierwszą żółtą kartkę w tym spotkaniu. Tak jest, wyprostowana noga zawodnika kędzierzyńskiego leży na murawie Lukas Klemens. Zobaczymy, czy będzie potrzebna tutaj teraz interwencja medyka. Trzyma się młody obrońca opolskiej Odry za kolano, ale chyba wstanie, bo to przecież kawał chłopa jest niesamowitego. Dobrze zbudowany jest Lukas Klemens. Bardzo wysoki zawodnik przede wszystkim, no i chyba jak na takiego wysokiego zawodnika bardzo dobrze też wyszkolony technicznie. Co wcale nie dziwi, jest to zawodnik, który jest powoływany do młodzieżowych reprezentacji Polski. My mamy teraz na zegarze 50. minutę tego spotkania. Po bramkach Setli Idei Odra prowadzi w Kędzierzynie Koźlu z Chemikiem 1-0. Teraz Sadyk, a i ostro zaczynają grać Chemicy. Bardzo wysoko postawiony pressing. Sadyk z Szafarczykiem tutaj próbują bardzo mocno naciskać na obrońców Odry. Szafarczyk teraz nacisnął nawet na bramkarza Danowskiego, który rozgrywał tę piłkę. Świetnie teraz odnalazł się Wawrzyniak. Bardzo mocna piłka w kierunku Setli, ale przytomnie zachowuje się także bramkarz Chemika Kędzierzyn-Koźle Tomasz Olszewski, łapiąc tę piłkę mniej więcej na 14-15 metrze przed własną bramką. No i rozpoczynają teraz swoją akcję Chemicy, ale zagubił się w tym dryblingu i zawodnik w białej koszulce. Teraz próbuje tam piłkę uzyskać Setla, ale dobrze zachowuje się oznaczony 14 Rafał Jakubczak. To były zawodnik ruchu z Dzieszowice. No i teraz jest out, tylko teraz nie wiadomo tak prawdzie dla kogo. Jest Hejduk przy piłce, zatem dla Chemika Kędzierzyn-Koźle. No i rozegrana ta piłka dość szybko przy piłce Olszewski. On zagrywa do Sylwestra Semeniuka. Ten nie ma teraz specjalnie komu podać. Grosiak pieczołowicie pilnowany przez Cielucha. Cieluch tę piłkę teraz przyjmuje. Jest Wawrzyniak na 30 metrze. Będzie okazja do używania. Wawrzyniak uderzył, ale wypluł piłkę przed siebie Olszewski, ale spokojnie ją teraz już złapał w swoje rękawice bramkarskie. No i rozpoczyna akcję. Przegrywa pojedynek główkowy Księski z Lukasem Klemensem, ale Lukas Klemens jest zdecydowanie wyższy od dwie głowy niemal wyższy od tego filigranowego zawodnika Chemika Kędzierzyn-Koźle, który naprawdę po pierwszej połowie zostawił nam świetne wrażenie, bardzo dobry technicznie, niesamowicie dynamiczny zawodnik i zmienił teraz skrzydło, przedtem grał po lewej stronie, teraz gra tak, z prawej strony boiska. O tej zmianie, kolejnej zmianie zastosowanej przez trenera zespołu z Kędzierzyna-Koźle, bo pierwsza ta, która się rzuca w oczy przy tym, jak Odra rozgrywa piłkę od własnej połowy, to ten bardzo agresywny, wysoko postawiony pressing, ten, którego brakowało zdecydowanie w pierwszej części spotkania, a którego z kolei nie brakowało w szeregach zespołu w czerwono-niebieskich strojach. Cały czas jednak Chemik pod polem karnym Odry, Księski zagrywa do środka, teraz strata piłki. Mlicki bardzo ładnie się zastawił, była okazja do wyjścia z kontrą, ale jest faulowany. Ale Jakubczak go skutecznie pociągnął za koszulkę, no i mamy teraz faul. Jest rzut wolny dla Odry. Będzie jeszcze jakaś dyskusja, na pewno nie o literaturze, między Cieluchem a arbitrem tego spotkania. Podszedł także Tomasz Copik, który jest upoważniony do tego, by dyskutować, nie dlatego, że należy do klubu dyskusyjnego, ale dlatego, że jest kapitanem zespołu opolskiego. No i już jest zawieja po rozegraniu tego rzutu wolnego, piłka do Klemensa. Klemens teraz popełnia błąd i będzie kartka chyba. Tak jest, powinna być kartka. To nie był błąd Lukasa Klemensa, piłka była zagrana bardzo lekko, niedokładnie do niego. On musiał się ratować tym ślizgiem. No i ale będzie żółta kartka. Tak. Zdecydowanie.
Będzie żółta kartka dla Lukasa Klemensa. On dość mocno tam potraktował Księskiego. Księski upadł dość niefortunnie, ale już podnosi się z murawy i będzie kontynuował grę lewoskrzydłowy, albo można powiedzieć po prostu skrzydłowy Chemika Kędzierzyn-Koźle, bo w pierwszej połowie radośnie hasał sobie po skrzydle prawym, po skrzydle lewym, teraz biega sobie po skrzydle prawym, a trzeba powiedzieć, że prezentuje naprawdę wysokie umiejętności. Jestem pod wrażeniem gry tego chłopaka. Mam nadzieję, że ten faul nie odbierze mu przyjemności gry. Teraz Copik. Co zrobi Copik? Wybija poza linię końcową boiska, no i mamy rzut rożny dla drużyny Chemika Kędzierzyn-Koźle. To zawsze jest niebezpieczna sytuacja. Do wykonania tego rzutu wolnego szykuje się Tomasz Hejduk. Rzutu rożnego, przepraszam, Tomasz Hejduk. Wysocy zawodnicy Chemika już w polu karnym. Odry Opole Księski jest teraz, zwróć uwagę, gra w jednej linii z obrońcami razem z Grosiakiem, a ci wysocy, między innymi Jakubczak, Semeniuk, wszyscy powędrowali w pole karne. No i co? I teraz dobrze. Danowski, bardzo dobra interwencja. Na przedpolu zachował się wzorowo młody bramkarz Odry. I teraz trwa ta jakaś przepychanka malutka między Danowskim a stoperem zespołu z Kędzierzyna, ale wszystko zakończyło się na sportowych emocjach. Tak jest. Teraz dobra piłka od Cielucha do Wawrzyniaka. Wawrzyniak przedziera się tutaj lewą stroną. Wawrzyniak wpada w pole karne, ale jest tutaj powstrzymany. No i będziemy mieli zaraz rzut rożny dla Odry Opole, do którego wykonania szykuje się numer 18 w Mateusz zespole Cieluch. Odry, Mateusz Cieluch, były zawodnik zespołu z Piotrówki. Stamtąd właśnie przyszedł do zespołu Odry Opole. Cieluch już ustawił piłkę w narożniku. Są już również jego partnerzy w polu karnym. No i zaraz piłkę dochodząca w pole karne. Cieluch prawą nogą. Olszewski piastkuje. Teraz Olszewski zachował się Dejał w polu karnym. Deja uderza. Ale niecelnie. Niecelnie, zgadza się teraz Deja. Nie popisał się tym uderzeniem zza pola karnego, ale sam zamysł był naprawdę dobry. Świetnie zachował się Olszewski przy tym rzucie rożnym, wychodząc i piąstkując piłkę przed pole karne. Bardzo dobrze też wykonany rzut rożny przez Cielucha, jednak żaden z zawodników Odry nie zdążył przeciąć tego zagrania. No i piłka teraz należy się Chemikowi Kędzierzyn-Koźle, który już powoli rozgrywa swoją akcję przy piłce Piwowar. Na skrzydle czeka Grosiak, czeka w środku pola. Teraz taki troszkę schowany Księski. On właśnie teraz przy piłce rozpędza się Księgi, jest Grosiak, który idzie po skrzydle. Teraz zagranie do Grosiaka, ale za mocne zdecydowanie. No, panie Księski, tutaj pan Tomek zagrał nieco za mocno. Piłka wychodzi poza boczną linię boiska. Jest aut dla Odry. 2-0 nadal prowadzi Odra. Jest 56. minuta tego meczu. Bramki zdobyli w 8. minucie Adam Setla z rzutu wolnego. No, można powiedzieć po błędzie w murze, który rozbiegł się, podskoczył i tam znalazł przerwę w tym murze zawodnik Odry, strzelając skutecznie z tego rzutu wolnego. Jest przy piłce Deja. Deja do Cielucha. Cieluch próbował do Wawrzyniaka. Piłka jednak została im zabrana. Jest bardzo dobrze. Teraz zagrał Piwowar w kierunku Księskiego, ale Lukas Klemens pokazał teraz klasę spokojnie. Jest, że wysoki, dobrze zbudowany, to jeszcze bardzo dobrze przygotowany szybkościowo do tego meczu, bowiem pojedynek z Księskim, pojedynek biegowy z Księskim na pewno do przyjemności do nie należy. Tak jest, a on go tutaj wygrał, wybił piłkę, no i oddalił niebezpieczeństwo. Ale nie na długo, bowiem nadal jest tutaj w dość bliskiej odległości od pola karnego auto dla Chemika Kędzierzyn-Koźle. Grosiak teraz mocno w pole karne, daleko. Jest piłka przed polem karnym, uderzenie! Ależ świetnie się tam złożył teraz oznaczony dziesiątką Mateusz Sadyk do tego uderzenia. No, piłka przeszła obok słupka. Kilka ciepłych, gorących słów swoim obrońcom ma do przekazania bramkarz Odry Opole, który teraz będzie wznawiał grę od autu bramkowego. Księski z Szafarczykiem bardzo wysoko ustawieni przy obrońcach Odry. No i Danowski teraz będzie wybijał piłkę jak najdalej od własnej bramki, od swojego pola karnego, tej strefy zagrożenia. No i Chemicy teraz tę futbolówkę przejęli. Znowu Księski. Świetna teraz sztuczka techniczna. Opanował piłkę. Zmylił Lukasa Klemensa. Biegnie na, idzie na obieg teraz Grosiak, ale przegra chyba pojedynek z Tomaszem Drągiem, który piętą zagrał do Lukasa Klemensa. Tam był jeszcze mały błąd. Księski tego jednak nie wykorzystał. No i teraz Wawrzyniak. Świetna, szybka teraz składna kontra Odry Opole. Bardzo dobrze piłka zagrana do Marcela Surowiaka, który biegnie prawym skrzydłem. Tam już idzie Adam Setla. On przyjmuje tę piłkę teraz na klatkę pierwszą. Czy będzie teraz bramka? Chyba wygląda na to, że będzie i bramka. 3-0. Świetnie teraz Wawrzyniak zachował się w polu karnym. Mamy 3-0 w tym spotkaniu i Tomasz Wawrzyniak w 58. minucie tego meczu wpisuje się na listę strzelców. Bardzo szybka, składna kontra piłkarzy Odry Opole. Kończy się bramką i 3-0 już na korzyść opolskiej drużyny. Kapitalną pracę
pracę przy tej kontrze wykonał Adam Setala. Świetny sprint do piłki. Przyjął futbolówkę i odegrał wzdłuż linii bramkowej, a tam Tomaszowi Wawrzyniakowi nie pozostało nic innego, jak dopełnić formalności i podwyższyć na 3 bramki. Absolutnie dla Odry nic do powiedzenia nie miał bramkarz Chemika Kędzierzyn Koźle Tomasz Olszewski, który dobrze wyszedł do piłki, ale jeszcze lepiej zachował się Setla, kapitalnie podając do Wawrzyniaka, a ten umieszcza piłkę w bramce. Piwowar teraz przy piłce, to środkowa strefa boiska. Komu zagra Piwowar? Zdecydował się na Lichonia. Lichoni nie ma teraz specjalnie komu zagrać, ze względu na to, że wszyscy zawodnicy Chemika pieczołowicie teraz pilnowani poprzez zawodników Odry Opole. Piłka do Szafarczyka, wysoka, ale znalazł się dobrze tam Tomek Copik w okolicy środkowej strefy boiska. Jest Deja. Bardzo dobre zagranie znowu do Adama Setli. Adam Setla wpada w pole karne. Co zrobi Adam Setla? A świetnie teraz wyszedł z bramki Olszewski. Kapitalnie się zachował, zabierając spod. Za daleko wypuścił sobie piłkę Setla w polu karnym i nie, mimo tego, że bieg na pełnej szybkości, nie był w stanie wygrać tego pojedynku sam na sam z Olszewskim. Teraz już jednak piłka po drugiej stronie boiska i nęka po raz kolejny Klemensa Księski. I Klemens jednak bardzo dobrze interweniuje, no i kapitalnie tutaj siła fizyczna nad umiejętnościami technicznymi Księskiego zwyciężyła i Klemens z autu do Cielucha. Cieluch spokojnie przyjął piłkę, zagrał do Malickiego, ten ładnie tutaj wyszedł z linii ataku do gry, no i już piłka pod nogami Tomasza Copika, ten na prawą stronę, no i scenariusz z pierwszej, jak i początku drugiej połowy spotkania, czyli rozegranie piłki od własnej linii obronnej, powtarza się w zespole Odry Opole. Jest teraz Marcel Surowiek przy piłce, podaje do Tomasza Copika. Tomasz Copik ma do gry Tomasza Drąga. Podaje do środka. Tam czekał na piłkę Wawrzyniak, ale nie bardzo chciało mu się do niej podbiec i przejmują zawodnicy Chemika Kędzierzyn-Koźle. Jest Piwowar. Jest bardzo dobre teraz zagranie. Czy będzie przed pole karne? Jest Hejduk. Co zrobi Hejduk? Hejduk uderza. No i teraz bardzo dobrze broni Danowski, ale uderzenie dobre, techniczne, chociaż nieco za słabe Hejduka. No i broni bramkarz Odry Opole, ale trzeba oddać, naprawdę dobra akcja w wykonaniu Kędzierzynian. No i mamy teraz już przy piłce Adama Setle. Adam Setla do Dei. Deja teraz próbuje wraz z Zawieją rozegrać tę piłkę. Zawieja podaje do Mateusza Cielucha. Mateusz Cieluch teraz próbuje się przedrzeć. Ten zawodnik grał niegdyś także w ruchu Radzionków. Kiedy ruch Radzionków rozpadł się, wycofał się z rozgrywek pierwszej ligi, bądź nawet do nich nie przystąpił, no to ten zawodnik poszedł do Piotrówki, a z Piotrówki przyszedł do Opola. Zresztą Piotrówka, tak abstrahując już od tego, co dzieje się tutaj na boisku, to bardzo ciekawy klub. Tam nawet Jean Paulista, który niegdyś grał w Wiśle Kraków, miał przyjemność kopania piłki, no i widzieliśmy go na meczu w Opolu, te jego podania. Zawodnik kompletnie wtedy nieprzygotowany do gry, ale jego same podania, rozdzielanie piłki stało na najwyższym poziomie. Teraz Chemicy idą w kierunku bramki Odry, ale radzi sobie Tomasz Copik na 40 metrze przed bramką. Teraz świetnie zachowuje się Surowiak, który odebrał piłkę oznaczonemu z numerem 7 Łukaszowi Jaciukowi. Tam Jaciuk, gdyby nie Surowiak, miałby, jak to się mówi, autostradę po skrzydle, mógłby popędzić w kierunku strefy, z której mógłby dośrodkować w kierunku bramki Danowskiego. Jednak teraz Chemik próbuje wydostać się ze swojej strefy obronnej. Świetne zgranie Księskiego piętą, nieporozumienie z Grosiakiem, przejmują piłkarze opolscy. Wawrzyniak rozpędza się także Cieluch, do niego teraz zagranie. Na lewym skrzydle teraz, po lewym skrzydle atakuje Odra Opole. Cieluch i czy będziemy mieli rzut rożny, a kapitalna interwencja teraz Sylwestra Semeniuka zatrzymuje tę piłkę jeszcze w polu, odbierając ją przy okazji także Cieluchowi, ale Odra odzyskuje piłkę, a konkretnie Wawrzyniak zagrywa do Cielucha, Cieluch do Wawrzyniaka, nieporozumienie w szeregach obronnych i spokojnie łapie piłkę teraz Tomasz Olszewski, który zaraz zacznie grę swojego zespołu, rozpoczął, podał do Semeniuka, a ten spokojnie rozgrywa znowu ze swoim bramkarzem teraz tę piłkę, a przy piłce teraz, przy futbolówce Rafał Jakubczak, zawodnik, który przyszedł tutaj z ruchu z Dzieszowice, no i teraz mamy znowu Semeniuka. To wszystko dzieje się w niedalekiej odległości od bramki Chemika. Teraz bardzo złe podanie do środka pola, przejmuje Klemens i podaje do Danowskiego, bramkarz Odry przy piłce. Dość wysoko podszedł teraz Szafarczyk, oddaje dość nonszalacko, zagrał teraz piłkę do Tomasza Drąga. Tomasz Drąg wyszedł z opresji, podaje do Cielucha, Cieluch do Klemensa, Klemens do Dei, Deja do Cielucha, no i piłka przechodzi już na drugie skrzydło, tam idzie Surowiak, ale on chyba przegra pojedynek biegowy z Jaciukiem, jednak nie. Surowiak teraz przy piłce, bardzo blisko już pole karne, to tam dzieje się wszystko na prawym skrzydle, jest Wawrzyniak, zagrywa do środka, jest znowu Setla, próba zagrania do Dei przez Malickiego, ale łapie piłkę Tomasz Olszewski i akcja po stronie Chemika.
Mamy w tej chwili 63. minutę na zegarze na stadionie Kuźniczka w Kędzierzynie Koźlu i wciąż 3-bramkowe prowadzenie gości z Opola. Piłka teraz w posiadaniu jednak gospodarzy grających w jednolitych białych strojach. Przejęcie piłki już jest zawija w środkowej części boiska. Ładnie Wawrzyniak w imieniu tę piłkę zdają, ale świetnie w obronie Semeniuk. No i z kolejną akcją ofensywną ruszają gospodarze tego spotkania. Świetne zdanie do Księskiego. Księski w pole karne, ale nikogo tam nie było, nikt nie zamykał tej akcji filigranowego skrzydłowego z Kędzierzyna Koźla, który urwał się tutaj bardzo ładnie na prawej stronie dośrodkowo w pole karne, ale do nikogo nie było tam napastnika zespołu z Kędzierzyna Koźla i już Odra w posiadaniu piłki. Surowiak do środka boiska. No, Alicki ładnie znowu wychodzi, zgrywa tę piłkę. Jest tutaj Zawija. Straci jednak w środkowej części boiska. No i strata jednak niewykorzystana, bowiem świetnie na wyprzedzenie poszedł Drąg do Cielucha. Cieluch na lewej stronie. Cieluch w pojedynku indywidualnym wpada w pole karne. Cieluch, czy zdąży dośrodkować? Nie, już chyba piłka za linią. Tak jest. No i zaraz wznowi Tomasz Olszewski z 5 metra od własnej bramki. Jeszcze w międzyczasie będziemy mieli zmianę. I to dwie w barwach Chemika Kędzierzyn Koźle. Schodzi Szafarczyk z boiska. Zobaczymy, kogo jeszcze trenerzy poproszą do siebie. Schodzi także i Hejduk, czyli ten stały, etatowy wykonawca stałych fragmentów gry. Zobaczymy zaraz, kto będzie uprzejmy na to boisko wejść. Jeżeli panowie będą także skorzy do odwrócenia się do nas, to my oczywiście podamy te nazwiska, które pojawią się na zielonej murawie tutaj w Kędzierzynie Koźlu na stadionie Kuźniczka. Ale jak widać, jest to dwóch zawodników ofensywnych. Jest to zawodnik z numerem 13, czyli Łapszyński, oraz numer 19, tak? Chyba 19. Tak, 19. Na to wygląda, ale jakby tak prawdę mówiąc, jest Andrzej Machulak. To jest Andrzej Machulak. Teraz także na boisku. No i rozpoczyna Chemik Kędzierzyn Koźle. Wyjątkowo nieudane zagranie Semeniuka. Teraz piłka poza boczną linią boiska. No i mamy aut dla drużyny Odry Opole. Nie spieszy się specjalnie Lukas Klemens po tę piłkę, która wypadła poza pole gry. No ale już ją ma, już będzie wznawiał grę od rzutu z autu. Czeka na piłkę Cieluch, czeka także Wawrzyniak. Ten jednak zdecydował się na zagranie do Malickiego. Kompletnie ono było nieudane. Świetnie teraz wygrał pojedynek główkowy z Klemensem Księski. To było coś naprawdę niesamowitego, ale teraz Klemens faulowany w okolicach w środkowej strefy boiska. No i będziemy mieli rzut wolny, no i zmianę także w drużynie Odry Opole. Z boiska opuszcza Lukas Klemens. Widać, który z tych zawodników będzie wchodził na boisko. Wygląda na to, że jest to Leon, czyli Michniewicz. Tak przynajmniej to wygląda z takiej odległości. No i będziemy mieli wznowienie od rzutu wolnego. Tak jest już popularny Michnia na boisku. Numer 20 na koszulce w tradycyjnych barwach. Jednak traci tę piłkę, ale przyznany został przez dobrze wychodzącego obrońcę. Tutaj Malicki bardzo często schodzi właśnie na zagranie tej piłki. To jest rola środkowego napastnika właśnie, żeby wyjść do podania, żeby zgrać tę piłkę i uruchomić swoich skrzydłowych, którzy dzisiaj są bardzo aktywni, zarówno Cieruch, jak i Setla. Stwarzają spore zagrożenie w bocznych sektorach boiska. No i Malicki przez takie właśnie swoje zadanie tego wyjścia do piłki, zgrania tej piłki gdzieś ta środka albo na skrzydło dzisiaj troszkę mniej ma sytuacji podbramkowych, no ale zobaczymy, bo jeszcze do końca tego spotkania ponad pół godziny, no i może jeszcze jakąś sytuację będzie miał nowy napastnik Odry Opole. Tymczasem w środku boiska Wawrzyniak, on do Drąga, jest piłka na lewą stronę do tego, który pojawił się przed momentem na boisku, Michniewicza. Michniewicz dzwonił akcję, zagrał tutaj cofnął tę piłkę do Topika, no i ten teraz na prawą stronę do Marcela Surowiaka. Lukas Klemens opuścił boisko, bardzo młody zawodnik, za którego z kolei bardzo doświadczony Maciej Michniewicz, 35, niemal już 6-letni zawodnik, także taka zmiana na to, żeby troszeczkę doświadczenie jeszcze do tej już i tak bardzo, bardzo doświadczonej linii obronnej Odry Opole
dorzucić i żeby dać spokój, niezbędny spokój, żeby utrzymać ten wynik komfortowy do końca. Teraz jednak Michniewicz włącza się lewą stroną do akcji ofensywnej po zagraniu z Klepty, dwa Wrzyniaka, ale to zagranie było za mocne, niedokładne, no i nie miał szans na dojście do tej piłki obrońca Odry Opole. Kolejna zmiana w ekipie opolskiej Odry. Krystian Kowalczyk już przy linii bocznej, jeszcze tam ostatnie wskazówki od trenera Żurawia odbiera. No i kto opuści boisko? Adam Setta, tak jest. Czyli zmiana dość defensywna, chociaż Kowalczyk to również zawodnik, który popularnie, jak to się mówi, potrafi zagrać się do przodu, no i strzelec pierwszej bramki z 8 minuty tego spotkania boisko opuszcza w jego miejsce grający z numerem 17 Krystian Kowalczyk. Jest auto dla drużyny Chemika Kędzierzyn-Koźle. Przy piłce teraz Groszak, on będzie wykonywał ten rzut w kierunku strefy ataku. Jest tam oznaczony 19 Andrzej Machulak, on jednak przegrał pojedynek główkowy, no i Deja w okolicach pola karnego drużyny Chemika, kompletnie nieatakowany jest Michniewicz, idzie, trzyma się za głowę, coś się chyba tam stało przy tym zdarzeniu, ale powróćmy na boisko. Jest także Wawrzyniak, on zagrywa na prawą stronę, jest tam Kowalczyk, on będzie wycofywał piłkę do Dei, Deja jednak skiksował bardzo, bardzo niefortunnie, no i przejmują Chemicy tę piłkę, no i jest Piwowar traci jednak tę piłkę, no i jest to aut dla Chemika, tam bardzo, ale to bardzo dobry wślizg, no i Księski z autu, szybko w kierunku Machulaka, Machulak nie dochodzi jednak do futbolówki, ale jest oznaczony 13, ten, który także pojawił się na boisku, Dawid Łapszyński, no i przejmują piłkę zawodnicy Odry, od razu konstruując akcję, próba przejęcia przez Deja jednak nie dał rady, no i jest Lichoń zagrywa i przy piłce znowu jest teraz Łapszyński, teraz dalekie zagranie w kierunku Sadyka. Sadyk, czy wygra pojedynek z Maciejem Michniewiczem, czy Michniewicz okaże się lepszy? Okazał się lepszy i wybił piłkę poza linię boczną boiska. Jest out dla Chemika, to dość blisko pola karnego. Jest przy piłce Księski, on podał do Piwowara. Piwowar, co zrobi Piwowar? Piwowar wrzuca piłkę w pole karne, tam był Machulak, czekał na tę piłkę. Teraz Łapszyński przed polem karnym, rozgrywa z Jaciukiem. Jaciuk do Lichonia. Lichoń, co zrobi teraz z tą piłką? Nie ma tam specjalnie teraz komu zagrać, wszyscy pieczołowicie pilnowani, jest Lichoń, bardzo ładnie się tam zachował były zawodnik Wiktorii Chruścice. No ale tam była jakaś przepychanka w polu karnym. No i mamy rzut wolny dla Odry Opole, którego wykonawcą będzie Tomasz Drąg. Tak jest, Drąg już, nie, tak zostawił piłkę Danowskiemu, Bartłomiej Danowski od własnej bramki tutaj już w polu karnym ustawił sobie piłkę i dalekim wykopem będzie gdzieś tą piłkę w okolicy tego fragmentu boiska, gdzie ustawiony jest Remigiusz Malicki, eksplodziowo właśnie tam zagrania, Malicki skacze do główki, przegrywa pojedynek, ale tutaj Deja wyskoczył za pleców obrońców, Deja sam na sam, Deja, ale kapitalnie w ostatniej chwili powrócił defensor zespołu z Kędzierzyna Koźla, no i wybił piłkę spod nóg Sebastiana Dei, jeszcze także nabił rudowłosego pomocnika Odry Opole, no i od własnej bramki rozpocznie Tomasz Olszewski, ucierpiał jeszcze tutaj defensor zespołu gospodarzy, grający z numerem, jeżeli się nie mylę, chyba 18, to jest Groszak. Tak, tak to jest. To jest Groszak, on ucierpiał właśnie w tym zderzeniu, ale już jest wszystko w porządku. Olszewski, on będzie wybijał tę piłkę, nie ma teraz też specjalnie komu zagrać, no i zobaczymy, proszę Państwa, jak to teraz wszystko będzie przebiegać. Sadyk tam, ojej, dość mocno przez Drąga potraktowany, upadł na plecy, podnosi się i będzie chyba rzut wolny dla drużyny z Kędzierzyna Koźla. Zobaczymy, kto będzie wykonywał ten stały fragment gry, dlatego, że nie ma na boisku już oznaczonego 11 Hejduka, no i teraz ktoś będzie musiał wykonać ten rzut wolny w kierunku bramki Odry Opole, to jest zawsze niebezpieczne są to akcje z tymi dośrodkowaniami. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie sędzia. Jednak, proszę Państwa, rzut sędziowski teraz się okazało i Chemicy zgodnie z zasadą fair play, bowiem to Opolanie byli przy piłce, oddają futbolówkę bramkarzowi Sopola Danowskiemu, no i on spokojnie teraz rozpoczyna akcję swojego zespołu, a trzeba przyznać, że aż nadto spokojnie, bowiem mu się nie spieszy, złapał piłkę w ręce i od razu zagrał do Marcela Surowiaka, który traci tę piłkę w dziecinny wręcz sposób.
sposób. No i teraz Jaciuk. Jaciuk po drugiej stronie jest Księcki. Świetne zagranie do Machulaka. Machulak jednak nie przyjmuje tej piłki. Jest natomiast kapitan zespołu Piwowar. Wycofuje do Grosiaka. Grosiak teraz nie ma komu zagrać. Czeka na piłkę Księcki. Bardzo teraz często włącza się Grosiak w tę akcję ofensywną, ale teraz mu kompletnie nie wyszło. No idzie teraz Odra w kierunku bramki Chemika. Przewaga 4-3 piłkarzy opolskich. Czeka na piłkę Daja. Piłka jednak Cieluch, a świetnie broni teraz Olszewski. Kapitalnie zachował się bramkarz Chemika. No za tę paradę należą się tutaj oczywiście wielkie, wielkie brawa. No i jest Machulak. Czy opanuje piłkę? Opanował, ale Księcki do spółki z Machulakiem. Jest Łapszyński. On świetnie teraz przeskoczył nad Wawrzyniakiem, ale jego koledzy już nie dokończyli tej akcji. Przyjmują piłkarze Odry. Jest teraz przy piłce Zawieja. Podaje do Malickiego. Malicki do Surowiaka. Surowiak wypatrzył Kowalczyka. Kowalczyk teraz świetnie zagrywa piłkę do Dei. Wawrzyniak przed polem karnym wrzuca na skrzydło do Cielucha. Cieluch teraz dośrodkowanie i niewiele brakowało, a Semeniuk skierowałby piłkę do własnej bramki. Mamy rzut rożny dla Odry Opole. Kto będzie wykonawcą tego stałego fragmentu gry, zaraz się oczywiście okaże. W pole karne biegnie Tomasz Cieluch, Trąb. Mateusz Cieluch spokojnym krokiem w kierunku narożnika boiska zmierza. No za takie niespieszenie się można zarobić żółtą kartkę. Kwadrans do końca tego spotkania, no i 3-0, także to komfortowa sytuacja Odry Opole. No i nie może dziwić to, że nie ma zdenerwowania przy takich sytuacjach w zespole Dariusza Żurawia. Cieluch ustawił już piłkę w narożniku. Sporo jest tam niebiesko-czerwonych koszulek Odry Opole. Cieluch pokazał, że dośrodkowuje już piłka w pole karne, ale za mocno przeszła tam niemalże wszystkich zawodników. Goni ją Copik, przejął ją defensor Odry Opole. No i wybita mu piłka spod nóg, ale także będziemy zaraz mieli wznowienie od autu przez Odry Opole, a konkretnie przez Michniewicza, który już piłkę ma w rękach. Sędzia jeszcze tutaj przysuwa obrońcę Odry, tak żeby wykonał z odpowiedniego miejsca ten rzut z autu. Sędzia aptekarz koryguje tutaj ustawienie Michniewicza. Mamy aut dla drużyny Chemika Kędzierzyn-Koźle. Grosiak będzie znowu wykonawcą tego rzutu. 24-letni piłkarz, oznaczony numerem 18. Bardzo dobry zresztą zawodnik. Powiem szczerze tak, jestem zbudowany postawą Odry przed tym nadchodzącą rundą rewanżową, ale też bardzo podoba mi się Chemik Kędzierzyn-Koźle. Bardzo składnie w pewnych momentach gra ta drużyna. Tutaj trzeba przypomnieć, że to jest różnica ligi między tymi zespołami. A niektóre zespoły z Opolszczyzny, które z czwartej ligi awansowały do trzeciej, to zderzały się naprawdę z ciężką rzeczywistością, jak wszyscy o tym doskonale wiemy. Na przykład Wiktoria Chruścica, która potrafiła w Cuglach czwartą ligę wygrać, a potem w trzeciej lidze być w pewnych momentach nawet chłopcem do bicia. Zresztą teraz już tej drużyny na piłkarskiej mapie nie ma, więc widać, jak te trudy trzecioligowych spotkań znoszą drużyny z Opolszczyzny. Wiadomo, na Śląsku tych piłkarzy jest zdecydowanie więcej, prawda? I to jest też ta bolączka naszego regionu. Teraz do wejścia na boisko będzie szykował się kolejny zawodnik Odry i wygląda na to, że będzie chyba kolejna zmiana. Tomasz Drąg już zszedł z boiska. Tak, w jego miejsce pojawił się Kasper Wdowik, młodziutki, 19-letni zawodnik grający z numerem 5. Do środka obrony teraz został przesunięty Maciej Michniewicz, a Wdowik powędrował na lewą stronę boiska. Zmiana jeszcze nie będzie przeprowadzona w tej chwili, bowiem od autu rozpoczął Surowiak. Sędzia tam jeszcze chyba jednak zasugerował złe wybicie z autu, no i będziemy mieli piłkę dla Chemika. Jeszcze chwila tutaj przerwy, no i jednak teraz będzie przeprowadzona zmiana kolejna, w ekipie Odry. Wdowik już pojawił się na boisku w ekipie Odry, mamy kolejną zmianę. Remigiusz Malicki opuszcza boisko, a w jego miejsce graniczy z numerem 16 Damian Wasil. To napastnik pozyskany z drużyny młodej Ekstraklasy Ruchu Chorzów. Taki też również zawodnik, który będzie występował na szpicy na pozycji Malickiego.
Także taka zmiana, nie będzie tutaj zmiany w ustawieniu, tylko właśnie zmęczonego już prawdopodobnie trudami spotkania Malickiego zastąpił Wasil. Mamy teraz Wasil. Rzut rożny dla drużyny Chemika Kędzierzyn-Koźle. Już do jego wykonania szykuje się zawodnik oznaczony 19, Andrzej Machulak. On będzie dośrodkowywał tę piłkę w kierunku bramki strzeżonej przez Danowskiego. Znowu ci wysocy zawodnicy, te drągale kędzierzyńskie w polu karnym Odry Opole. I co z tego wyjdzie? Nic z tego nie wyszło, bowiem dobrze zachowali się obońcy opolscy, ale przejmują kędzierzynianie. Świetnie zachował się Jakubczak, ale teraz, proszę Państwa, jest szybka kontra, bowiem idzie Cieluch, 3-2, już 3-3, już 4-3. Przewaga piłkarzy z Opola, no i Cieluch teraz świetnie się tam zachował i Wawrzyniak miał teraz szansę na to, by podwyższyć stan meczu na 4-0, ale świetnie zachowali się tam teraz obrońcy kędzierzyńscy. Wielkie brawa dla piłkarzy w białych koszulkach, no a teraz była naprawdę szansa dla Kędzierzynia na wyprowadzenie świetnej kontry, ale podanie do piwowara lepiej pominąć milczeniem. Było naprawdę fatalne, fatalne. No i teraz będą szykowali się piłkarze Odry do przeprowadzenia swojej akcji w kierunku bramki Tomasza Olszewskiego. Pojedynek dwóch naszych drużyn z Opolszczyzny. Po 19 latach czekaliśmy, 19 lat czekaliśmy na ten pojedynek. Szkoda tylko, cały czas będę to podkreślał, że nie ma większej liczby kibiców na stadionie. No cóż, względy organizacyjne, ale cały czas będzie to chyba jeden z tych nieodżałowanych elementów na stadionie Kuźniczka w Kędzierzynie-Koźlu. Swoją drogą dobrze przygotowanym, jeżeli chodzi o rozgrywki, Murawa świetnie przygotowana do gry. Jest teraz przy piłce Deja, to dzieje się przed polem karnym Chemika. Deja jedno kółeczko, drugie kółeczko podaje do zawodnika oznaczonego numerem 23 do Zawiei. Tymczasem znowu odbiera piłkę Wawrzyniak. Cały czas Opolanie utrzymują się przy piłce. Zamykają w takim hokejowym zamku drużynę Chemika Kędzierzyn-Koźle na ich połowie. Chociaż teraz świetnie zachował się Piwowar. On teraz przy piłce. Księski ucieka. On jakby troszkę zgasł. No ale cóż, nikt nie ma nieskończonej kondycji. Jest teraz przy piłce Piwowar. Kapitan zespołu podaje do oznaczonego czwórką Lichonia. Lichonia, tak? Lichonia, tak. Oczywiście. Jest rozśrodkowanie teraz w pole karne Odry Opole, ale radzi sobie obrona opolska. Próba zagrania przez Wdowika do Mateusza Cielucha kompletnie nieudana. Jest out dla Chemika Kędzierzyn-Koźle. To jest 79. minuta tego meczu. To 11 minut jeszcze do zakończenia tych regulaminowych 90. No i będziemy mieli jeszcze zmianę w drużynie. Chemika schodzi z boiska oznaczony 10. Sadyk, a w jego miejsce pojawi się kolejny zawodnik. Jak tylko się odwróci, to Państwu powiemy, cóż to za futbolista na tym boisku się pojawił. Wygląda na to, że to Tomasz Kiel, oznaczony numerem 17. Jest teraz Piwowar przy piłce. Świetny zwód, ale za daleko wypuścił sobie piłkę. No i teraz Opolanie będą kontratakować. Biegnie to do piłki zawodnik oznaczony numerem 16 w barwach Odry Opole, a jest to ten nabytek z ruchu Chorzów, Damian Wasil. Piłka została mu odebrana, jeszcze się pośliznął i jest piłka dla Chemika Kędzierzyn-Koźle przy piłce. Teraz oznaczony czwórką Piotr Michoń. On próbował daleko zagrywać, no i mamy teraz spalonego, odgwizdanego przez arbitra tego spotkania, no i na 10 minut przed końcem tego meczu Odra Opole nadal prprowadzi z Chemikiem 3-0. Przypomnijmy, bramki w dzisiejszym spotkaniu strzelali Adam Setla, strzelał także Deja, a swoją także bramkę w tym spotkaniu był uprzejmy dołożyć Tomasz Wawrzyniak. I teraz Wdowik przy piłce. Bardzo dobre zagranie do Wasila. Co zrobi Wasil? Wasil jednak stracił tę piłkę na rzecz kędzierzynianina, dobrze usposobionego Łapszyńskiego. Świetne zagranie do Księskiego. Księski już ostatkiem sił pędzi w kierunku bramki Odry Opole. Zagrywa w pole karne. Tam nie wyszedł do piłki Danowski. No i Tomasz Copik salwował się teraz dalekim wybiciem poza linię boczną boiska. No i mamy rzut z autu dla drużyny Chemika Kędzierzyniania. Koźle, to po raz kolejny niebezpieczna sytuacja. Grosiak, on potrafi daleko wrzucić, tak troszkę w stylu Tomasza Hajty potrafi wrzucić w to pole karne, ale teraz kompletnie mu to nie wyszło. Jednak Michniewicz, wybijając tę piłkę, wybił ją poza linię boczną boiska. No i mamy aut znowu dla drużyny Chemika Kędzierzyn-Koźle.
dobre zagranie, tam znowu Grosiak świetnie się zachowuje. To też zawodnik, na którego warto, na pewno warto zwrócić uwagę. Przy piłce Jakubczak, to wszystko przed polem karnym Odry, zagrywa do oznaczonego czwórką Michonia. Michoń będzie próbował wrzucać, nie, jednak piłka została mu zabrana. Dobrze tam próbował zostawić się Wasil, jednak mu to także nie wyszło i na połowie boiska znowu przejmują piłkę zawodnicy Chemika, idąc teraz w kierunku bramki strzeżonej przez Danowskiego, ale dobrze Copik zastopował tę akcję. No i Tomasz Copik w swoim stylu, on potrafi daleko przebiec z piłką. Znowu Tomasz Copik, on już grając w MKS-ie Kluczbork, kiedy mieliśmy także okazję go obserwować, potrafił świetnie zachować się w takiej sytuacji. No i teraz Copik na pozycji ofensywnego pomocnika stracił tę piłkę. No i próbuje przedzierać się Deja, jednak jemu piłka także została zabrana i wybita daleko, daleko w kierunku bramki Danowskiego. Michniewicz właśnie do bramkarza Odry podaje, no i po raz kolejny Odra będzie konstruować akcję od własnej bramki. Mieliśmy taką nieco zmienną sytuację przed momentem na boisku, bowiem zawodnik, który świeżo pojawił się w zespole z Kędzierzyna na boisku, grający z Siedemnastką, gra w okularach w tym spotkaniu, także taki legendarny kiedyś defensywny pomocnik z Holandii, Edgar Davids, grał w okularach, no a tutaj nawet w meczu Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim mamy taką sytuację. No jest to, przyznam szczerze, niecodzienna sytuacja, dość, można nawet powiedzieć, niebezpieczna jest gra w okularach, no ale miejmy nadzieję, że temu zawodnikowi to przeszkadzać się nie będzie. Już Odra w kolejnej swojej akcji ofensywnej, chociaż ofensywnej tylko tak na papierze, no bo to cały czas piłka tutaj krąży między obrońcami zespołu z Opola. Jest tutaj Cieluk, włączył się w to wszystko, piłka jednak z powrotem do Michniewicza. Michniewicz rozejrzał się, zagrał długą piłkę do Wasila, ten jednak na spalonym, ewidentnym dwumetrowym spalonym, sędzia to zauważył bez problemów, no i zaraz od rzutu wolnego wznowi Tomasz Olszewski, bramkarz zespołu z Kędzierzyna, już gra ze swoim obrońcą, mimo tego, że zostało 6 minut do końca tego spotkania, no to pressing Odry cały czas wysoko ustawiony, cały czas agresywny, Wawrzyniak do Dei, Deja jednak zagrał piłkę ręką, no i będziemy mieli wznowienie odrzutu wolnego w środkowej strefie boiska przez gospodarzy, którzy jednak niedokładnie rozegrali tam piłkę. No i już Wawrzyniak uruchomił tam z grającego z 23 numerem Zawieje. Akcja na prawej stronie po wybiciu piłki w aut. Surowiak do Dei. Deja ładnie przyjął piłkę, zagrał do Zawieje. Zawija na pozycji defensywnego pomocnika, rozciągnął piłkę do lewej strony. Tu jest Cieluch. Cieluch rozejrzał się z powrotem do Zawieje. Zawija do Dei. Deja na jeden kontakt próbował z Wasilem, ale to wszystko rozstrzygnął. Cyfrowali obrońcy z Kędzierzyna, no i już oni próbowali skontrować, ale niedokładne to podanie i Malce Surowiak odprowadza tę piłkę wzrokiem poza linię boczną i zaraz znowi z rzutu z autu. 84. minuta tego spotkania, nadal 3-0 na korzyść Odry Opole. Marcel Surowiak zmierza, chociaż niespiesznie, w kierunku piłki. On będzie wykonawcą tego autu, czeka na piłkę Drąg, czeka także w środku Michniewicz. Przepraszam, Drąga już nie ma na boisku, oczywiście Copik, ale pamiętam, że Tomek Drąg przecież też grał niegdyś z numerem 4 na koszulce. Teraz świetnie Wasil próbuje się przeczeć, faulowany tam przez Jakubczaka, no i mamy rzut wolny dla Odry Opole, ale to daleko, daleko jeszcze od bramki strzeżonej przez Tomasza Olszewskiego. Będziemy mieli karę indywidualną również chyba dla obrońcy zespołu z Kędzierzyna. Tak jest, żółty kartnik pokazany mu. Rafał Jakubczak, to trzecia żółta kartka w tym spotkaniu. W 85. minucie tego spotkania ten żółty kartonik obejrzał. No i zaraz piłkę w pole karne będzie prawdopodobnie wrzucał Mateusz Cieluch. Uważam, że najlepszy zawodnik dzisiejszego spotkania. Na pewno po stronie Odry Opole. No i chyba w całym meczu również bardzo aktywny. Nie tylko na swojej lewej stronie, ale również w środku pokazał swoje dobre umiejętności techniczne. Cieluch już ustawił piłkę. Już są piłkarze Odry w polu karnym. Trwa tam zażarta walka o pozycję. Cieluch w pole karne. Dośrodkowanie strzał głową. Jeszcze zamyka na akcję Krystian Kowalczyk, ale piłka zeszła mu tutaj z lewej stopy, no i poszybowała daleko obok bramki Tomasza Olszewskiego, który za moment wznowi piłkę z 5 metra. Jeszcze 4 minuty do zakończenia tych regulaminowych 90. Relacja z tego spotkania, także ta pomeczowa w programie Cały Nasz Sport po godzinie 16. To zaraz oczywiście ten program się na naszej antenie rozpoczyna, więc także tych kibiców, którzy słuchają nas w tym kanale internetowym, zapraszamy oczywiście na główną antenę Radia Opole.
po godzinie 16. Program Cały Nasz Sport, a tymczasem Wawrzyniak. Bardzo dobre zagranie do Deidy. Ja teraz świetnie wypatrzył Wasila. Wasil wychodzi teraz sam na sam z bramkarzem Olszewskim, ale świetnie zachował się teraz Olszewski. Świetna interwencja tego 25-letniego bramkarza. Który... Ale nie powinien się w tej sytuacji Wasil, który strzelił niezbyt precyzyjnie blisko środka bramki, no i zbyt słabo, a miał wyborną sytuację do tego, aby podwyższyć prowadzenie dla Odry Opole. Teraz w środku jednak Kędzierzynianie bardzo dobrze utrzymał się tutaj przy piłce gracz grający z numerem 20, ale to zagranie jednak... Kapitan zespołu Chemika Piwowar. Jego zagranie otwierające było jednak niecelne, no i spokojnie z od własnej bramki zaraz rozpocznie Bartłomiej Danowski, bramkarz Odry, który teraz wymusił tutaj podejście zawodników, jednego z zawodników z Kędzierzyna, złapał piłkę w ręce, zyskał kolejne sekundy, no i już piłka w grze. Deja teraz jednak niedokładnie traci piłkę w środku pola, powalczył tam jeszcze powracający ze swojej pozycji Damian Wasil, no i aut tym samym dla zespołu z Kędzierzyna. To właśnie Kędzierzynianie w natarciu, oni chcą tutaj zdobyć chociaż honorowego gola, no bo o odwróceniu losu spotkania chyba nikt tutaj już w Kędzierzynie nie myśli. Odra prowadzi, pewnie Odra prowadzi grę, co najważniejsze, od pierwszej do ostatniej, wydaje się, minuty tego spotkania. Teraz z autu po lewej stronie boiska Kędzierzynianie jest Surowiak, który przyjął piłkę, on gra do Dei. Deja zastawił się, ale traci piłkę. No i Kędzierzynianie teraz na 30 metrze od bramki Danowskiego, który jednak bardzo dobrze przeczytał tę sytuację, przeczytał prostopadłe podanie, no i wychodzi do piłki, pewnie ją łapiąc, zażegnując tym samym niebezpieczeństwo pod własną bramką. Michniewicz już od własnej bramki rozpoczyna tą grę, ale niedokładne podanie, jest przejęcie piłki na 30 metrze. Teraz akcja gospodarzy Copik, jednak czyści to, jak to się po piłkarsku mówi, a Wawrzyniak uruchamia już Cieluch. Cieluch ładnie przyjął piłkę, włączył się w to wszystko, Deja, to wysokość już pola karnego, piłkę do Cielucha, Cieluch w polu karnym, wypuścił sobie tę piłkę za daleko, Cieluch będzie jeszcze tutaj mieszał swoją, popisywał się swoją techniką, wypchali go z pola karnego gospodarze, Wawrzyniak na 30 metrze zagrywa tę piłkę do prawego skrzydła, jest tam chyba Damian Wasil, dośrodkowanie w pole karne, nie, to był Kowalczyk, tak jest. Wasil zmarnował tę sytuację, jest nadal 3-0, to już końcówka tego spotkania, proszę Państwa, nieliczni kibice, którzy byli na tym spotkaniu, powoli zaczynają ten stadion opuszczać, mieliśmy mieć piłkarskie święto w Kędzierzynie Koźlu, piłkarskie faktycznie było, natomiast na trybunach faktycznie tego święta jako tako nie, jednak tego święta nie było. Tymczasem mamy jeszcze akcję Chemika Kędzierzyny Koźle, jest przy piłce były zawodnik drużyny z Chruścic, Piotr Michoń, on tam cały czas próbuje rozgrywać, a my nadal mamy 3-0 dla Odry Opole. Setla, Deja i Wawrzyniak to strzelcy bramek w tym spotkaniu. No i znowu piłka grana do Michonia, bardzo blisko pola karnego Odry Opole, tam radzi sobie z futbolówką i z zawodnikiem Chemika Surowiak, ale teraz tracą Opolanie na rzecz Chemika, bardzo dobrze tam znajdują się w polu karnym zawodnicy w białych koszulkach, ale spalony, sędzia teraz odgwizduje, że któryś z zawodników Chemika Kędzierzyn-Koźle stał na spalonym, no i nie było tutaj zagrożenia bramki strzeżonej przez Danowskiego, który w drugiej połowie bronił już zdecydowanie lepiej niż w pierwszej. W pierwszej połowie zdarzyły mu się 3 kiksy, w drugiej połowie zdecydowanie ten bramkarz pokazał kilka ciekawych zagrań, no i dzięki temu też jest 3-0, no i teraz sędzia już daje znak, żeby Danowski rozpoczął grę, bowiem troszkę tam przedłużał, bardzo długo zajęło mu poprawienie prawej getry w stroju bramkarskim, no i teraz jeszcze rzut z autu dla Odry Opole, jest przy piłce Marcel Surowiak, on będzie wrzucał tę futbolówkę, czeka na piłkę Wawrzyniak, czeka także Kowalczyk, jest Cieluch, komu zdecyduje się zagrać tę piłkę? Wawrzyniakowi jednak, a Wawrzyniak wycofał teraz do Tomasza Copika, Copik zagrywa do Michniewicza, wszystko na połowie Odry Opole, teraz dopiero urywa się Wdowik, ale Michniewicz zdecydował się na jedno kółeczko, drugie kółeczko podaje do Dei, Deja na skrzydło, teraz przerzuca piłkę prawe do Cielucha, Cieluch jednak nie dochodzi do tej piłki, no i mamy rzut z autu dla Chemika Kędzierzyn-Koźle, a jego wykonawcą będzie oznaczony numerem 7 Łukasz Jaciuk, który bardzo mocno wyrzuca w kierunku swojego kolegi z numerem 17 Tomasza Kiela, no i aut
faul, faul teraz na zawodniku Chemika. Dość rwana teraz już ta gra pod koniec tego spotkania. Odra już czeka na końcowy gwizdek. Chemik chce za wszelką cenę zdobyć chociaż tą jedną honorową bramkę, bo można powiedzieć, że w pewnych momentach na nią na pewno zasługiwali. Nie to zdążą wszystko. Jednak Chemicy, bowiem ostatni gwizdek sędziego zabrzmiał przed momentem. Mecz kończy się wynikiem 3-0. Bramki strzelali Setla, Deja oraz Wawrzyniak. Pewne zwycięstwo Odry Opole w 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Chemik Kędzierzyn-Koźle, Odra Opole 0-3. I my dziękujemy Państwu już ze stadionu w Kędzierzynie-Koźlu, a pomeczowa relacja w programie Cały Nasz Sport, jeżeli czekali nas, czy jeżeli słuchali nas Państwo w kanale internetowym, to oczywiście zapraszamy także do głównego, na główną antenę Radia Opole, tam pomeczowa relacja z tego spotkania. Dariusz Żuraw. Piotr Niewadzisz. 3-0 dla Odry. Jesteście zadowoleni? Tak, jesteśmy w następnej rundzie, także myślę, że to, co chcieliśmy tutaj osiągnąć, osiągnęliśmy. Spodziewaliście się, że będzie więcej? Pyta pan o wynik, czy? O wynik. O wynik? Nie, tutaj ważne jest zwycięstwo. Myślę, że gra była też w miarę przyzwoita, jak na ten okres przygotowań, także ja jestem zadowolony. Muszę skorzystać z okazji i zapytać o ocenę drużyny Chemika. Bardzo solidny zespół. No, chciałoby się, żeby grał w lidze wyżej, ładny stadion, ładne miasta, także ja tego Chemikowi życzę. Ciekawy mecz, ale niestety przy pustych trybunach niemalże. No, zgadza się, no, żeśmy znamy cały szereg zdarzeń, który nam po drodze tutaj służył. No niestety nie udało się. Mam nadzieję, że po prostu następnym razem już nie będzie takich niespodzianek i będzie stadion już dostosowany i nie będzie żadnych ograniczeń i wszyscy kibice wejdą na stadion, będą pięknie dopingować, nie będą musieli za płotem stać. Czy prezes zadowolony ze swojej drużyny? No chłopaki robili co mogli, co w ich mocy. No widać było jednak ten przeskok. Odra tutaj się wzmocniła zawodnikami, oni już myślą o drugiej lidze, także tutaj praktycznie dwie ligi różnicy. No nasi zrobili co mogli. Zadowolony, niezadowolony. No mogło być troszkę lepiej, szkoda, że nie padła żadna bramka. No ale mecz już minął, trzeba myśleć o, w tej chwili już o lidze i za tydzień. Myślę, że się chłopaki tutaj zrewanżują i w lidze. Myślę, że mecz ciekawy, chociaż różnica poziomów duża. Ja wiem, no być może tak. Wiadomo, że my tutaj mamy swój cel, chcemy się włączyć do walki o tą drugą ligę i poczyniliśmy kilka znaczących transferów, wydaje mi się, no to nazwiska może nie jakoś strasznie znane, ale no też nie ma co przesadzać, bo jest tylko trzecia liga, prawda, czwarty poziom rozgrywkowy, ale myślę, że wygląda to przyzwoicie i że no trochę namieszamy w tej trzeciej lidze. Których zawodników ze swojej drużyny wyróżniłby pan szczególnie i za co? Wszystkich. U mnie nie ma pojedynczych sztuk, u mnie jest zespół i to się liczy. Nie ma podstawowych zawodników, dzisiaj gra jeden, za tydzień może grać następny. Mam kadrę taką, jaką mam i z tego jestem zadowolony. A jak w Chemiku? W Chemiku tak samo, nie można tam wyróżniać jednego, dwóch zawodników, mamy kilku nowych i zobaczymy, co liga pokaże. No, widać było, że troszkę chłopaki w pierwszej połowie mieli troszkę paraliżu w nogach i w końcu grali z lepszym zespołem. Chociaż mimo wszystko, mówię, bramki są dwie, jedna piłka, mogło być różnie, ale mówię, najważniejsze, żebyśmy się pieli do góry, chłopaki się cały czas rozkręcali, no i zobaczymy, może za rok uda się awansować do trzeciej i będziemy gonić tą Odrę, żeby ten mecz powtórzyć.